Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w naszym mieście zaprosiła na 12 już makroregionalny konkurs instrumentów dętych dla uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia. Kolejny raz do Biłgoraja przyjechali uczniowie szkół muzycznych pierwszego stopnia z regionu lubelskiego i podkarpackiego. Swoje umiejętności zaprezentowało 90 uczniów szkół muzycznych grających na instrumentach dętych. Celem konkursu jest jak co roku prezentacja dorobku artystycznego uczniów klas instrumentów dętych, promocja młodych talentów oraz szkół w naszym regionie. To też ważna wymiana doświadczeń pedagogicznych i artystycznych. Młodych artystów oceniało jury w składzie profesor Roman Gryni, dr Natalia Chudzicka i dr Rafał Rachwał. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach, to jest kategoria pierwsza, uczniowie klas 1-3 cyklu sześcioletniego i klas pierwszych i drugich cyklu czteroletniego oraz kategoria druga, uczniowie klas od 4 do 6 cyklu sześcioletniego i klas trzecich i czwartych cyklu czteroletniego. Uczy dyscypliny i umiejętności panowania nad własnym ciałem, ale i wyrażania emocji. Taniec. Nie jest to dyscyplina zarezerwowana wyłącznie dla najmłodszych. Wręcz przeciwnie, przekonują o tym miłośnicy tańca, grupa z Biłgorajskiego Centrum Kultury. Po raz drugi w tym sezonie uczestniczyli oni w amatorskim turnieju tańca towarzyskiego. Biłgorajska grupa w ostatnich dniach marca uczestniczyła w amatorskim turnieju tańca towarzyskiego Top Art Dance Show w Krasnym Stawie, gdzie wystawili 11 par, rywalizując z tancerzami z Warszawy, Lublina, Krasnego Stawu, Janowa Lubelskiego czy Frampola. Dla 6 par był to pierwszy start i pierwsze takie przygody. Zaczynając od ćwierćfinałów, radość była jeszcze większa z wejścia do finałowej szóstki.
Od środy w Biłgorajskim Centrum Kultury można oglądać wystawę Szum rzeki Tanew. O wyjątkowości tej wystawy świadczy nie tylko temat związany bezpośrednio z naszym regionem, ale także niespotykany format prezentowanych prac, bowiem największa z nich ma długość 3 metrów. Wernisaż wystawy odbędzie się 6 kwietnia w sobotę o godzinie 17 w Galerii Biłgorajskiego Centrum Kultury. Wstęp jest wolny, a wystawę będzie można oglądać do 5 maja. Biłgorajskie Centrum Kultury zaprasza na turniej powiatowy 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz 13. Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjalistów Przebudzeni do Życia. Turniej odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 14 w sali kameralnej BCK. Biłgorajskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na kiermasz wielkanocny. Odbędzie się on już 14 kwietnia od godziny 11 w holu kina BCK.